Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na wykładzie profesora Artura Stojko, apiterapia w medycynie regeneracyjnej. Dziękuję gospodarzowi miejsca, panu Wiesławowi Janickiemu, za udostępnienie sali. Zapraszam pana profesora do przeprowadzenia wykładu. Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, panie prezesie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ponieważ chcę Państwu przekazać wiedzę o apiterapii i ktoś by powiedział, współczesna medycyna tak idzie do przodu, przedłuża się nasze życie, zwiększają się metody leczenia, zwiększają się środki, ale proszę Państwa, i ten Pan, kto przyszedł, chce mówić o tym, co było 2500 lat temu. To znaczy to, co stworzył Hipokrates. Otóż proszę Państwa, proszę pozwolić, że na początku, zanim będę mówił o apiterapii i najnowszym kierunku, jakim jest medycyna regeneracyjna, obowiązująca obecnie w świetle nowych zarządzeń i nowych ustaleń medycyny, to najpierw opowiem Państwu, żebyśmy mogli to porównać, jak będzie wyglądać medycyna w latach 50. naszego stulecia i jak ona wygląda obecnie. Otóż wiemy o tym, że medycyna korzysta z wszelkich odkryć i dóbr. I tak w ubiegłym stuleciu przez pierwsze 50 lat dwa potężne odkrycia Curie-Skłodowskiej plus rentgena odegrały potężną rolę w rozwoju medycyny. Ze względu na to, że z jednej strony terapia promieniami, diagnostyka promieniami rentgena i terapia radem i innymi środkami promieniotwórczymi. Później, proszę Państwa, to już część z Państwa pamięta, drugie 50-lecie to jest fascynacja chemią. A więc tworzenie nowych struktur chemicznych, nawiasem mówiąc, opartych wcześniej na strukturach znajdujących się w naturze. Ale to był ten pęd, proszę Państwa, do chemii. Już wówczas człowiekowi wydawało się, jesteśmy zupełnie uniezależnieni od natury, potrafimy stworzyć, potrafimy ją skopiować i jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby farmakologia oparta o leki, o syntezę chemiczną osiągnęła swój cel. I tak się wydawało, proszę Państwa, prawie do końca ubiegłego stulecia, gdyby nie to, że coraz częściej po stosowaniu leków pochodzenia chemicznego towarzyszyły różnego rodzaju anomalie. A więc pierwsza rzecz, proszę Państwa, to jest działanie teratogenne, a więc uszkodzenie płodu w łonie matki. Mimo że lek był stosowany na przykład na nadciśnienie, na jaskrę, ale działanie uboczne, które było. Później działanie embryotoksyczne. A więc do niedawna jeszcze nie mówiliśmy o działaniu embryotoksycznym. To znaczy, że następuje działanie uboczne i powiem Państwu, wymienię niektórych leków, że działanie uboczne w postaci uszkodzenia w ciągu 2 tygodni bezpośrednio po powstaniu zygoty embrionu. Takim najbardziej, proszę Państwa, najnowszym odkryciem dla działań ubocznych właśnie w tym kierunku działań embryotoksycznych to jest ta pospolita aspiryna, stosowana powszechnie jako na przykład lek przeciwzapalny, mało tego, lek przeciwzakrzepowy. Dzisiaj każdy z kardiologów, jeżeli przychodzi do choroby nierokrwiennej serca, i która ma zapobiegać zmianom miażdżycowym, a więc 75 mg albo akardu, albo ekopiryny. Proszę Państwa, najnowsze badania wykazują, ona wcale nie działa przeciwzakrzepowo. Ale tak już się utarło. Natomiast działa embryotoksycznie. Uszkadza płód, uszkadza embrion w łonie matki, a matka bardzo często przez 2 tygodnie nie wie o tym, że nastąpiła już implantacja zapłodnionej komórki jajowej w łonie śluzowej macicy. I teraz, proszę Państwa, mógłbym takich działań niepożądanych wymienić wiele, ale najnowsze odkrycia medycyny, które są,
To jest, proszę Państwa, komórka macierzysta. Wszyscy widzicie Państwo, jak się fascynujemy działaniem komórek macierzystych. Tak już jest w świecie, że człowiek dostaje, czy od Boga, czy od losu, od czasu do czasu potężne odkrycie, które jest związane z naszym życiem, z naszym bytowaniem. I takie dwa odkrycia potężne, jakie były, to było odkrycie energii jądrowej, a więc jej wykorzystanie w gospodarce, wykorzystanie jej pod każdym względem, a drugie to jest odkrycie komórki macierzystej. Przy czym i w jednym, i w drugim przypadku, jeżeli człowiek zlekceważy tą dobroć, to może doprowadzić do jego kataklizmu. Broń, jeżeli chodzi o energię jądrową, słyszeliście Państwo Nagasaki, Hiroshima. A więc jak potrafi człowiek wykorzystać? To samo, jeżeli chodzi o komórki macierzyste. Proszę Państwa, owszem, jest ważne wykorzystanie, ale to wykorzystanie musi być rozsądne. Na obecnym etapie wiedzy od 20 lat bada się wykorzystanie komórek macierzystych, ale mimo wszystko niewiele wiemy na temat stosowania. Natomiast często czytacie Państwo, że stosuje się komórkę macierzystą w ramach odnowy, w ramach regeneracji, w ramach odnowy narządów. Proszę Państwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest to 90% fikcji, ponieważ w każdym nowoczesnym odkryciu od razu następuje atak biznesu, atak kapitału. To wszystko zostaje od razu wykorzystywane nie dla dobra człowieka, ale żeby osiągnąć jak największy zysk. Przekażę Państwu dowody na to w dalszym momentach mojej prelekcji. I proszę Państwa, teraz przy odkryciu komórki macierzystej, ponieważ lek ten chemiczny daje tyle ubocznych działań, w związku z tym, czyli jest powrót znowu do biomedycyny. Dlaczego? Dlatego, że komórka macierzysta, jeżeli zostanie prawidłowo wykorzystana jako, przypuśćmy, klonowanie terapeutyczne, będzie doskonałym lekiem. Ale zaraz Państwo zobaczycie, to musi być wiele spełnionych czynników i to możemy się spodziewać w połowie obecnego stulecia, gdzie generalnie zmieni się podejście medycyny do pacjenta, jak również zaproponowanie pacjentowi indywidualnej metody leczenia. Proszę Państwa, mógłbym takich przykładów toczyć wiele, ale przyszłość w ogóle medycyny polega na tym, że nastąpi, proszę Państwa, wykorzystanie naukowe. Zaznaczam, przejdziemy również, proszę Państwa, i do apiterapii. Ale najpierw chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli będę mówił o pozytywach apiterapii, to na tle najbardziej nowoczesnych spostrzeżeń na medycynę. A więc na pewno w medycynie, proszę Państwa, te cztery techniki, mianowicie nanotechnologia, biotechnologia, informatyka i nauki gnostyczne. Szczególnie chcę się zatrzymać na tej drugiej, biotechnologia. A więc już w tej chwili w medycynie, w produkcji leków następuje generalny zwrot. Proszę Państwa, produkcja leku syntetycznego odbywa się z surowców nieodwracalnych, nieodnawialnych, następnie w temperaturach 120-130 stopni, i duże zanieczyszczenie, proszę Państwa, środowiska. Natomiast biotechnologia to jest produkcja leku, artykułu spożywczego czy innych środków, ale gdzie agregatem biologicznym jest komórka, jest enzym lub niektóre działania z zakresu inżynierii genetycznej. Procesy powstawania w wyniku biotechnologii leku, proszę Państwa, to są procesy, które przebiegają w temperaturze 45, najwyżej 50 stopni, bo następuje denaturacja białka. Produkt jest odnawialny i nie ma w ogóle skażenia środowiska. Mało, nie ma działań ubocznych. To, co już przeszło przez weryfikację w roślinie, w zwierzęciu,
Proszę Państwa, ono jest pozbawione działań takich ubocznych, jak właśnie lek syntetyczny. I ta biotechnologia, mimo że sięga połowy ubiegłego stulecia, ona ma coraz większe znaczenie, nie tylko w przemyśle farmaceutycznym. Proszę Państwa, żadna klinika, naprawdę klinika, proszę Państwa, o dużych wartościach terapeutycznych, nie będzie stosowała leków syntetycznych, tylko leki w oparciu uzyskane o biosyntezę. Wstęp do apiterapii, takim, proszę Państwa, agregatem biologicznym do produkcji surowców farmakopealnych jest rodzina pszczela. Jest środowisko ULA. Proszę Państwa, w ramach tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o najbliższe 50-lecie, i zaznaczam, to nie jest fikcja. Mianowicie, będzie zminiaturyzowana aparatura, jeżeli chodzi o ingerencję w organizm człowieka. Będziemy dochodzić do najdalszych odcinków organizmu człowieka, które będą coraz mniej traumatyczne, gdzie po interwencji lekarskiej będzie można jak w najszybszym terminie wrócić do zdrowia, a nie tylko do zdrowia, ale również i do użyteczności społecznej. Następnie badania molekularne mechanizmów choroby, identyfikacja genów odpowiedzialnych za jej powstanie. Proszę Państwa, człowiek ma 130 tysięcy genów. To nasi poprzednicy tak w niektórych momentach uszkodzili nasz układ genetyczny, że bardzo często my ponosimy konsekwencje. Ale dlaczego ponosimy konsekwencje? Jak mamy siodło immunologiczne, jak mamy, proszę Państwa, załamanie układu odpornościowego. Bardzo wielu z nas ma zakodowany na przykład w odpowiednim genie jakąś technikę, biotechnikę nowotworową, ale dopóki organizm jest silny, nie ma załadłania odpornościowego, wówczas dajemy sobie z tym radę. I bardzo często z tym nieuruchomionym genem umieramy na zupełnie inną chorobę. Ale to jest warunek, żeby właśnie utrzymać naszą homeostazę, co będzie teraz wynikało z następnych moich wypowiedzi. Dalej, proszę Państwa, każda choroba będzie identyfikowana genetycznie. Czy wiecie Państwo to, co ja mówię z pełną odpowiedzialnością, mam na to literaturę, dowody. Na przykład taka modna chemioterapia w chorobach nowotworowych. Proszę Państwa, 80% chemioterapii mija się zupełnie z celem. Co piąty przypadek stosowania chemioterapii daje osłabienie inicjacji, czy ewentualnie toku procesu nowotworowego. A te 80% w czterech przypadkach na pięć, to jest tylko, proszę Państwa, cel, który nie osiąga, to jest strzał, który nie osiąga celu. I dlatego średnie leczenia nowotworów chemioterapią są bardzo niskie. Dlaczego? Bo nie jest to oparte na diagnozie genetycznej. Już będziecie Państwo w mediach to widzieli. A dlaczego to nie jest wpierw rozpoznanie w układzie genetycznym? A więc celowanie na bezpośrednie miejsce nasze, to upośledzone. Tylko celowanie, prawda, w całość organizmu, a bardzo często wiemy, że ta siła chemioterapeutyków, ona nie działa tylko do komórki nowotworowej, ale ona również działa do komórek i zdrowych, które osłabia je. Dalej, proszę Państwa, będzie opracowanie precyzyjnego leku działającego na ściśle określony cel. To, co mówię, jeżeli będzie, to będzie taki lek, który będzie bezpośrednio działał na przyczynę i skutki tej anomalii. To będzie poprzedzone farmakologicznymi testami. I będzie, proszę Państwa, to najważniejsze, medycyna spersonalizowana. Jeżeli na przykład dzisiaj się przychodzi i ktoś daje receptę, bo jest na przykład choroba nadciśnieniowa. No więc w związku z tym 3 razy dziennie po tabletce albo 2 razy dziennie po tabletce. Proszę Państwa, lek to nie jest panaceum. Indywidualna odpowiedź organizmu jest szalenie ważna. Dlatego nieraz spotykacie się Państwo z tym. Jestem leczony, ale nie ma efektów.
Takie przykłady są na przykład w leczeniu chorób bakteryjnych, infekcyjnych. Masa antybiotyków nie działa na ten patogen, na tą bakterię, dlatego, że nie jest to poprzedzone wcześniej diagnostyką, polegającą na tym, że najpierw ustalamy przyczynę, a następnie dopiero ustalamy aktywność antybiotyków w stosunku do tego patogenu i jeżeli on jest skuteczny, to wówczas stosujemy. A nie na przykład 5-6-dniowa kuracja antybiotykiem nie pomaga, to zmieniamy antybiotyk. To jest szalenie wyrządzanie szkody organizmowi. No ale cóż zrobić? Takie rzeczy się zdarzają i dlatego medycyna w połowie, proszę Państwa, tego stulecia będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ale to nie tylko to w tym aspekcie. Otóż, proszę Państwa, musimy sobie również zdawać z tego, jaki my reprezentujemy materiał. Bo wydawałoby się, prawda, zwiększa się długość naszego życia. W latach 50. ubiegłego stulecia mężczyźni przeciętnie żyli 58 lat. Dzisiaj żyją już 78, to jest przeciętna. W tym, mimo, że na przykład bezwzględnie wiele schorzeń, które są spowodowane, to są spowodowane z wiekiem. Do takich między innymi choroby społeczne, jak tak zakładamy miażdżyca, czy na przykład u kobiet rak sutka, rak macicy, u mężczyzn rak prostaty, rak płuc, czy rak żołądka. Proszę Państwa, mianowicie ciało nasze jest słabe i powoli ulega zniszczeniu. Musimy sobie na tą rzecz zwrócić uwagę. Umysł jest zawodny i zbyt wolno przyswaja sobie wiedzę. Nasze umysły obejmują zbyt wąski fragment rzeczywistości. I więc ludzie wykonują zbyt wiele czynności zupełnie niepotrzebnych, które mogłyby wykonać w zastępstwie maszyny czy inne urządzenia. Taki jest stan, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy naszego organizmu. I to musimy zaakceptować. Ale co mamy robić? Zaraz do tego podejdziemy, proszę Państwa, w następnych zdaniach. Mianowicie, jak powiedziałem, to, że odkryto komórki macierzyste, z powrotem wracamy, proszę Państwa, do biomedycyny. Z powrotem wracamy do leku uzyskanego w drodze biosyntezy, a nie więc nie syntezy chemicznej. Zaznaczam, proszę Państwa, to jest w oparciu o dwa dokumenty. Jeden dokument to jest deklaracja WHO i drugi to jest karta talińska z 2008 roku. Jak Państwo wiecie, teraz ciągle mówimy o ochrona zdrowia, stan ochrony zdrowia. Otóż, proszę Państwa, zmienia się struktura służenia społeczeństwu poprzez nauki medyczne. Mianowicie, rozpoczyna się od tego, proszę zauważyć, że określamy wszystko to, co dotyczy nas jako system zdrowia, ale wchodzą dwie podstawowe, proszę Państwa, funkcje, dwie podstawowe kierunki. Jeden to jest prewencja, a drugi jest terapia. Prewencja dlatego, że niejako popularyzacja i propagacja prewencji, zapobiegania ogranicza możliwości terapeutyczne. Ale proszę Państwa, na tym to polega, że właśnie budowanie zdrowia jest ważniejsze jak ochrona zdrowia. Bo pod pojęciem ochrony zdrowia rozumiemy leczenie chorób. A proszę pamiętać, że wystąpienie inicjacji chorobowej to jest swego rodzaju już gaszenie pożaru. A jak Państwo wiecie, że przy gaszeniu pożaru nie tylko niszczy się ogień, ale również niszczy się niektóre elementy poprzez zalanie wodą. Może to jest taki niebiologiczny przykład, ale bardzo, bardzo realny. Dlatego musimy dbać o to, żeby budować zdrowie. To znaczy zapobiegać chorobom, żeby organizm otrzymywał wszystko to, co jest mu potrzebne, ale nie doprowadzać do tego, żeby wystąpiły objawy chorobowe. Musimy dbać o dwa podstawowe układy, proszę Państwa. Układ immunologiczny, to jest układ odpornościowy, on o wszystkim decyduje,
ale również decyduje psychika. Ze względu na to, proszę zauważyć, siodło psychiczne, siodło immunologiczne. Niepowodzenia życiowe doprowadzają do tego, że jest bardziej prawdopodobna inicjacja jakiegoś schorzenia. I to są te właśnie dwa sprzężenia, które z jednej strony wynikają, żeby była edukacja społeczeństwa w tym aspekcie, o którym my dzisiaj mówimy, ale zaznaczam, będziemy mogli też, proszę Państwa, zaradzić temu, ewentualnie ukierunkować, jak postępować w takim układzie, żeby uzyskać ten podstawowy stron, budować zdrowie, dbać o zdrowie. Proszę Państwa, a później, jeżeli już następuje załamanie zdrowia, wówczas oczywiście, proszę Państwa, wchodzimy do terapii. Ale znowu, tą terapią określamy jako jedną z tych biomedycyna, a więc biologiczne wykorzystanie wszelkich środków, czy środków spożywczych, czy środków leczniczych, proszę Państwa, ale wykorzystanie ich dla dobra człowieka, dla wypełnienia niedoborów, a co najważniejsze, później, jeżeli trzeba, to również pomoc w leczeniu. Ta biomedycyna, proszę Państwa, która bazuje na dwóch kategoriach środków leczniczych, a więc środki lecznicze, gdzie jest biotechnologia i biosynteza wymuszona, to co Państwu już na wstępie powiedziałem, że biosynteza, na przykład gdzie agregatem jest bakteria, gdzie agregatem jest enzym, gdzie agregatem czy działania z zakresu inżynierii genetycznej. Ale jest też, proszę Państwa, biosynteza naturalna. Mianowicie to, co powstaje w naturze, w wyniku normalnych procesów zachodzących w naturze. I tutaj takim właśnie środkami farmakologicznymi powstałymi w naturze, to jest właśnie, proszę Państwa, to są właśnie produkty pszczele i w oparciu o rodzinę pszczelą każdy jeden z artykułów, każdy jeden ze środków wyprodukowanych przez pszczołę, zebranych i zmienionych przez pszczołę, naprawdę ma potężny potencjał farmakologiczny i ma przede wszystkim zasady takiego szwedzkiego stołu, że jest to konglomerat różnych związków podany organizmowi, a organizm niech sobie wybierze. Nie zmuszamy do resorpcji, tylko podajemy zarówno struktury białka, węglowodanów, tłuszczy, ale co najważniejsze, nie ingerujemy w organizm, natomiast zabezpieczamy go. I to jest, proszę Państwa, prawidłowa prewencja. My bardzo często, będąc młodym, silnym, nie zwracamy zupełnie na konsekwencje tego, że nie liczymy się z tym, nie słuchamy własnego organizmu. Wprost przeciwnie, eksploatujemy go w sposób czasem nielogiczny, a czasem w sposób niebezpieczny. I proszę Państwa, idąc dalej, co to jest biomedycyna, która będzie warunkowo obecnie już jest wprowadzana? Państwo na pewno widzą, media informują o tych wszystkich zmianach w zakresie finansowania, w zakresie, proszę Państwa, metod leczenia. To pomijam, bo nie chcę z tym dyskutować. Natomiast wiem, co jest na świecie. I wiem, że na przykład są u nas dziedziny medycyny, gdzie dorównujemy Szwedom, Niemcom, Anglikom. Na przykład jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zwalczanie choroby niedokrwiennej serca, jeżeli chodzi o profilaktykę i zwalczanie zawałów. Jesteśmy bardzo blisko, ale równocześnie w wielu dziedzinach medycyny jesteśmy bardzo daleko. Medycyna nas wyprzedziła. Wprawdzie my jesteśmy krajem, który ściga tą czołówkę w sensie ekonomicznym, bo również to jest związane oczywiście z kosztami. Ale każdy naród, jeżeli będzie swój dochód, który wypracował, będzie racjonalnie dzielony, to wystarczy, proszę Państwa, na wszystko. Proszę Państwa, co to jest
biomedycyna. To, co wcześniej już określałem, poznanie na poziomie genetycznych procesów degeneracyjnych. To znaczy uchwycenie tam tego genu, który jest na przykład odpowiedzialny za inicjację, zakładamy, cukrzycy. To już tam uchwycenie, proszę Państwa, tego. To już tam poznanie tego defektu. Dalej. Również nie tylko procesów degeneracyjnych, ale o tym zaraz będę mówił, procesy starzenia, które zostawiamy, współczesna medycyna zostawia to, Polska, nie tylko Polska, procesy starzenia. Zostaje to, proszę Państwa, zupełnie na boku. W zasadzie w Polsce są takie trzy subkultury, proszę Państwa, naszego społeczeństwa. To są homoseksualiści, lesbijki i ludzie starzy. Bardzo źle traktowana w Chinach. Każdego starszego człowieka wykorzystują jako człowieka, który ma dodatkowy uniwersytet życiowy. U nas zresztą w ogóle nie produkuje się leków dla osób, które przekroczyły 80 rok życia. Oczywiście. No niestety tak jest, proszę Państwa, w obecnym wieku i to nie tylko u nas. Prawda? Ktoś już zrobił swoje i w zasadzie teraz go trzeba utrzymywać, ubezpieczać, karmić, żywić. A to jest bardzo niesłuszne. I dlatego będę mówił Państwu również o procesach starzenia. Bo tylko w ten sposób, a Polska jest krajem, który będzie przybywać ludzi starych. I musimy się bronić przed tym, ażeby nie przejść do tej trzeciej subkultury, tylko właśnie w oparciu o wiedzę przedłużyć sobie proces starzenia. Światowa Organizacja Zdrowia mówi do 60. od 65 do 70 roku jest wczesna starość, od 70 do 80 jest późna starość, a później mówią jest wiek sędziwy. A prawda jest taka, i że oczywiście nie można utożsamiać, bo każdy wyjątek jest potwierdzeniem reguły. Ale proszę Państwa, no szczególnie u Pań to, co powiem, jest ważne. Proszę Państwa, wierzcie mi, do 70 lat przy prawidłowym życiu i przy prawidłowym stanie psychicznym, w takiej wewnętrznej homeostazie, proszę Państwa, jest młodość. 70-80 lat, proszę Państwa, to jest wiek, oczywiście wczesny starzenia. Później jest wiek sędziwy. Ale jeżeli tak do społeczeństwa podejdziemy, właśnie poprzez edukację, poprzez zabezpieczenie naprawdę ludziom starszym, proszę Państwa, należytych warunków życia, należytego szacunku, to społeczeństwo będzie nam wyglądać bardzo dobrze. Proszę Państwa, a więc i tutaj macie Państwo dwa czynniki, o które wcześniej mówię, a udowodnię produktami pszczelimi. To jest, proszę Państwa, kluczem. To jest regeneracja, to jest odtworzenie takiej samej komórki, odtworzenie takiego samego układu, jaki jest prawidłowy, bo jest jeszcze reparacja. Ale ja o tym nie mówię. Reparacja to jest zastąpienie właściwej komórki komórką zastępczą, tkanką łączną. A więc jest to tylko niejako wypełnienie ubytku, ale tkanką zastępczą, która nie podejmie funkcji. Czy wiecie Państwo, że jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że rodzimy się z miliardami komórek neuronów, i to jest nasz bank stały, który stopniowo przez życie zużywamy. W tej chwili jest udokumentowane. Neuron też potrafi regenerować. Mózg też potrafi regenerować, proszę Państwa. Dalsza sprawa to jest proliferacja. To jest właśnie to namnażanie komórek. Zaraz pokażę na procesach tych, które są bezpośrednio w naszym organizmie. Mianowicie droga do proliferacji długowieczności uwarunkowanej medycyną spersonalizowaną, żeby w kartotece, w której przychodzi się do przychodni, bo dzisiaj przy takim systemie elektroniki, gdzie przychodzi się, naprawdę to nie są rzeczy drogie. Musi być w Polsce to wprowadzone. Diagnostyka genetyczna. Jeżeli przychodzi
pacjent, to lekarz nie musi robić tej anamnezy, chociaż powinien, ale ta anamneza powinna być na dysku twardym. Jakie grożą mu jednostki chorobowe? Mało tego, jakie leki są wybiórcze w stosunku do nie takiej powszechnej terapii 3 razy dziennie po tabletce, 2 razy dziennie po tabletce, prawda, na ten, ale jakiej tabletce? Ale jaki lek? Dalsza sprawa. Bardzo często jest tak, proszę Państwa, że właśnie w obecnej terapii, jeżeli ktoś ma zapalenie stawu kolanowego, to bardzo często, proszę Państwa, następuje leczenie niemiejscowe, nie jakimś lekiem transdermalnym, ale doustnym. A to jest obciążenie całego organizmu. Bo na czym polega leczenie? Z jednej strony, proszę Państwa, polega na tym, że daje się lek. Ten lek na przykład działa na obniżenie ciśnienia, ale z drugiej strony w organizmie siły organizmu mówią, to jest intruz, trzeba go detoksykować, najpierw doprowadzić do rozpuszczenia w postaci w wodzie i jak najszybciej go usunąć drogą moczową albo układem pokarmowym, drogą oczywiście naturalną układu pokarmowego. I dlatego trzeba powtórzyć ten lek. To są techniki, które będą uwzględniane i muszą być uwzględniane. Może ktoś teraz, ja mówię, widząc tą reorganizację i tak dalej, mówi, ten facet opowiada, no, teorię. Ale ja wierzę, że tak będzie, bo tak musi być, bo do tego świat zdąża. Ale równocześnie będzie trzeba samemu o to zadbać, o czym będziemy mówić za chwilę. Proszę Państwa, jeden z najwybitniejszych badaczy, mianowicie Tom Kirkwood, który poświęcił całe swoje życie badaniom procesów starzenia, które uważał on, że jednostki chorobowe, tak, to jest bardzo ważna rzecz, ale człowiekowi w jego egzystencji tutaj na tym padole ziemskim, to najczęściej tym pierwszą przyczyną, która skraca jego życie, że to życie staje się bardziej trudne, bardziej uciążliwe. To jest, proszę Państwa, proces starzenia. Proces starzenia w najnowszych badaniach, proszę sobie wyobrażać, że już mamy pierwsze symptomy procesu starzenia w życiu płodowym naszym. Gdzie ktoś by myślał, no nie, to dopiero jest przecież budzenie się do życia. Gdzie spotykamy na przykład złogi cholesterolu u 15-16-letnich organizmów. To wszystko wpływa, proszę Państwa, na proces starzenia. Tu trzeba bardzo dbać o to, ale można tylko dbać, ponieważ te procesy nie są dokładnie poznane. Mówi się o tym, że człowiek jest zakodowany najwyżej na 120 lat, a odcina sobie te kupony, prawda, w miarę trwania życia. Ale nawet jeżeli tak będzie, proszę Państwa, to trzeba o to zadbać. I on powiedział, proszę Państwa, bardzo ciekawą definicję, która teraz już trochę ulega deaktualizacji, że jesteśmy posiadaczami ciała jednorazowego użytku z pewnymi zasobami, które w miarę upływu lat zaczyna starzeć i w końcu umierać. I to są, proszę Państwa, między innymi komórki macierzyste. Te komórki macierzyste, które mamy w życiu płodowym, to znaczy i blastocysty, proszę Państwa, które później, one są uśpione w naszym organizmie. Nie potrafimy ich dokładnie zdiagnozować, chociaż próbujemy. I to one decydują o naszych procesach starzenia, bo ten proces poznaliśmy. Proszę Państwa, może ten poziom wykładu, który Państwu proponuję, może być dla Państwa nużący, ale proszę mi wierzyć, jest to wykład, który robię w towarzystwach lekarskich, ale równocześnie moi przyjaciele pszczelarze są już tak wykształceni, że dla nich to nie jest jakąś super niezrozumiałą rzeczą. Proszę Państwa, i mało tego, jest odkryty gen. Właśnie to jest ta sirtuina długowieczności. Może tu uda się w jakiś sposób przesunąć te procesy starzenia, które wynikają z następujących problemów.
Otóż, proszę Państwa, jak Państwo przeczytają ten slajd, dam jeden przykład. Mianowicie jesteśmy rekordzistami w świecie, jeżeli chodzi o obniżenie w ostatnich 30 latach, obniżenie śmiertelności, nagłej śmiertelności na skutek choroby nierokrwiennej serca i zawału serca. Wszyscy się dziwią, co w Polsce, owszem, zwiększył się poziom, proszę Państwa, kardiologii interwencyjnej. W tej chwili, prawda, ważną rzeczą jest, żeby jak najszybciej pacjenta z zawałem doprowadzić do kliniki, żeby usunąć ten płytkę cholesterolową, czy usunąć zakrzep stętnicy wieńcowej i włożyć tam w to miejsce stent, i pacjent jest po 48 godzinach, czy po 24 godzinach gotowy do normalnego życia. Tak, to jest, proszę Państwa, prawda. Ale przede wszystkim w latach 90. w Polsce rząd zlikwidował dopłaty do produkcji mięsa i masła. A więc ograniczył potężnie spożycie, proszę Państwa, pewnej grupy tłuszczów nasyconych. I to doprowadziło, że 30% redukcja umiertwienia wczesnej z porodu choroby wieńcowej i ograniczenie liczby zawałów o 1/3. Proszę Państwa, to opublikowali Polacy w najbardziej medycznym czasopiśmie, jakim był właśnie British Medical Journal. W 2014 roku zrobiło to karierę światową. Ale o czym to świadczy? Prewencja, profilaktyka, nie leczenie. A proszę zobaczyć, jakie piękne sukcesy. Ale przez zapobieganie, przez ograniczenie potężnej ilości dowozu nienasyconych kwasów tłuszczowych, a co najważniejsze, to się wiąże równocześnie z obniżeniem nadwagi, z obniżeniem trójglicerydów, obniżeniem cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, a podwyższenie cholesterolu HDL. No same naprawdę korzyści z tego tytułu. Tylko tu, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten przykład tej właśnie zawałów, to występuje jeden problem. Mianowicie, jeżeli już dowozimy pacjenta i usuwamy zakrzep czy płytkę. Owszem, dajemy stent i następuje natychmiast ukrwienie mięśnia sercowego. Ale te zmiany, które powstały na skutek jego niedotlenienia, doprowadziło do obumarcia wielu, wielu komórek. I to jest taka pieczęć. A właśnie tu nie ma leków, żeby doprowadzić to, co mówiłem na początku, do proliferacji, czyli namnażania komórek, nie ma takiego leku. Może to spełnią kiedyś komórki macierzyste, a wiecie Państwo, co to spełnia? Tą właśnie proliferację, miód i propolis. Pokażę Państwu w najnowszych badaniach naukowych, któreśmy wykonali. Jest jeden warunek. Miód u pszczelarza. Ten miód, który jest nawet często niefiltrowany. Wszystkie miody, które później ulegają przez biznes do marketów czy innych, to są słodziki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wiem, że się narażam. Przepraszam tych, którym się narażam. Ale i dlatego lansujemy według najnowszych, proszę Państwa, osiągnięć apiterapii, bo już jest akademickim przedmiotem, jest wykładana jako akademicki przedmiot. W czerwcu wychodzą już pierwsi apiterapeuci na kierunku naturoterapia. W każdej pasiece chcemy, ażeby był dyplom. Pszczelarz uzyskał, w wyniku oczywiście przeszkolenia, żeby uzyskał dyplom podpisany przez rektora uczelni i przez wykładowcę tego, który przekazywał tą wiedzę. I dlatego lansujemy, proszę Państwa, metodę od pasieki do apteki. A więc albo w aptece nabycie miodu, albo bezpośrednio u pszczelarza. Bo wówczas jest to miód, który, zresztą dlaczego to mówię, będę przy opisie, krótkim opisie, który będę robił
produktów wszelich, to Państwu to przypomnę. I teraz już ostatni, jeden z ostatnich, proszę Państwa, bo właśnie te czynniki, co to jest proliferacja? Mówiłem Państwu, warunek regeneracji, to jest namnażanie komórek, ale takich samych. Nasz ustrój jest w ciągłej wymianie. Komórki nie żyją dłużej, począwszy od erytrocytu, czyli czerwonej krwinki, a skończywszy na wszystkich komórkach, komórki nie żyją dłużej jak 3 miesiące. I następuje taki proces, będę zaraz Państwu opowiedział, apoptozy, i te komórki ulegają wymianie. I jest jakiś czynnik, który, że tak wyrażę, pobudza tą proliferację, który nie jest jeszcze przez nas odkryty. I właśnie między innymi medycyna, biomedycyna daje pacjentowi konglomerat związków, nie jeden, tylko ustalonej funkcji farmakologicznej, konglomerat, i organizm sobie sam wybiera. Proszę Państwa, dalsza sprawa, która jest, mianowicie te dwa czynniki, a więc namnażanie, ale jaki warunek musi być spełniony, żeby również była ta regeneracja? Musi być dowóz środków odżywczych i odwóz produktów przemiany materii. I do tego, proszę Państwa, są potrzebne naczynia. Tam, gdzie są już zniszczone, są bardzo potrzebna ilość do tworzenia nowych naczyń. I to się nazywa, proszę Państwa, angiogenezą. Czyli dwa czynniki. Regeneracyjne, odtworzenie komórki, ale równocześnie ukrwienie, a więc transport, który będzie decydował o tym, że ta komórka otrzyma to, co ona powinna. To są właśnie te dwa procesy, proszę Państwa, obumieranie stopniowe komórek. Ta wymiana w naszym ustroju, że jesteśmy ciągle wzbogaceni nowymi, żywotnymi komórkami. To jest właśnie ta piękna natura, której bardzo często trzyma tak swoje tajemnice, a szczególnie pszczoła, która trzyma bardzo swoje tajemnice, jeżeli chodzi o swoje produkty, ale również tym. I dlatego, proszę Państwa, prewencja jest szalenie ważna, żeby właśnie doprowadzać, proszę Państwa, do tej, tą samobójczą, zaprogramowaną śmierć komórki opóźnić, żeby ona nie żyła tylko 3 miesiące. Niech ona żyje 4 miesiące, a na to miejsce niech zostanie wprowadzona taka sama komórka. Bo jeżeli ten proces jest niedoskonały, następuje właśnie starość i stopniowa utrata sił, demencja, załamanie psychiczne, no i wiadomo, czym to się kończy. Nawet, proszę Państwa, tam, gdzie komórki nie w sposób naturalny przeżywają, ale nawet tam, gdzie jest nekroza, czyli jakieś uszkodzenie chemiczne, termiczne czy inne, tam również jest szansa na ratowanie komórki i na procesy regeneracyjne. To tylko Państwu pokazuję, jeżeli chodzi, bo mamy już poznany system tworzenia naczyń, który powstaje na skutek prawidłowego stosowania miodu i na skutek prawidłowego stosowania propolisu. Następuje aktywacja do powstawania nowych naczyń. Pokażę Państwu w doświadczeniu, które jest jednoznaczne, które wskazuje na te pozytywy farmakologiczne produktów szczeli. Proszę Państwa, surowce farmakopealne, które są produkowane przez rodzinę pszczelą, dzielimy na dwie grupy. Jedna to są zebrane, zmienione przez pszczołę, i to jest miód, obnóża, pierzga, propolis. I wydzielane przez pszczołę mleczko pszczele, czerw pszczeli, wosk, jad pszczeli. Oczywiście, proszę Państwa, każdy z tych produktów, ponieważ słuchacze są z różnych grup. Pszczelarze to doskonale wiedzą, więc dlatego ja nie będę powtarzał szczegółów dotyczących składu, zatrzymam się na aktywności farmakologicznej. Ale proszę zauważyć, że tylko te są produkty, które Państwo widzą. Mleczko pszczele, czerw pszczeli, wód, jad pszczeli, natomiast tamte to są zmienione, zebrane i zmienione przez pszczołę. Otóż, proszę Państwa, jeżeli ktoś
nie zna tej pięknej struktury biologicznej tego owada. Ja poświęciłem pszczole, a przede wszystkim związkom, proszę Państwa, które produkuje pszczoła czy wydziela, swoje 50 lat naukowego życia. I powiem Państwu jedną rzecz. Odważyłem się przed Państwem wystąpić, ale im bardziej poznaję strukturę tych artykułów, tym bardziej przeraża mnie, że ja nic o nich nie wiem. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, w miodzie my wiemy, że jest 70% cukrów, proszę Państwa, że są sole mineralne i wiemy o tym, ale nie wiemy, nie mamy rozpoznanej jednej granicy, która jest najbardziej regeneracyjna, najbardziej potrzebna ustrojowi. Nie wiemy, nie znamy struktury enzymatycznej, która jest produkcją pszczoły i znajduje się w miodzie. To jest najbardziej aktywny farmakologicznie związek. Ja mogę Państwu powiedzieć, jak ja sam błądziłem i kiedyś napisałem książkę Rozdział Apiterapia w medycynie naturalna, gdzie zaleciłem, proszę Państwa, proszę stosować miód. Łyżkę miodu, pół szklanki wody, na noc zostawić i rano wypić na czczo. Popełniłem straszny błąd, prostuję go do dzisiaj. Tak, na tym etapie wiedzy byłem przekonany, że robię jak najlepiej. Ale co się okazuje, proszę Państwa, że w miodzie występują jeszcze substancje nierozpuszczalne w wodzie i które posiadają na ścianie naczynia. I to są hormony roślinne, oksydy i kwas abscyzynowy. O kapitalnym działaniu w stosunku do układu immunologicznego. I teraz prostuję. Miód należy spożywać, proszę Państwa, tak jak on jest stworzony. Mówię, od pszczelarza i najlepiej by było, żeby nie był filtrowany, nie był po procesach dekrystalizacji, ale taka najbardziej patoka stworzona przez naturę. Dlaczego tak się dzieje? Otóż proszę sobie wyobrazić, że kropla nektaru, którą pobiera pszczoła z rośliny i dolatuje do ula. Przebadaliśmy, nie tylko my, bo myśmy kopiowali te badania. Ona już jest, ta kropla tego nektaru jest generalnie zmieniona, bo pszczoła lecąc, ona już transportuje między wolem a pyszczkiem, cały czas nawilża enzymami. Mało tego, w ulu z kolei ona oddaje robotnicy i ten rząd tych robotnic jest przynajmniej 5, najmniej. I każda jedna z tych robotnic jeszcze przerabia pół godziny ten właśnie tą kroplę miodu. I dopiero później ta piąta, najmniej piąta, odstawia w komórce woskowej za sklepia, który dojrzewa. Jeżeli są małe pożytki, bo to jest tak pracowity owad, proszę Państwa, to nieraz jak mniej, to nieraz jest tych pszczół 10, 15, które przetwarzają i dopiero odkładają. I teraz to jest wartościowy lek. Nawet promienie UV słoneczne już niszczą właśnie tą sferę enzymatyczną. Nie mówiąc o temperaturze, nie mówiąc o innych, prawda, czynnikach chemicznych. Ale przede wszystkim chodzi o tą sprawę, o którą ja Państwu mówiłem. I dlatego właśnie to najlepsze, co jest, to jest właśnie ten produkt, który jest bezpośrednio z pasieki. Niedotknięty, że się tak wyrażę, ręką ludzką, a broń Boże, jeżeli nie przystępuje na przykład do mieszania z miodami tropikalnymi. Proszę Państwa, miody tropikalne, jeżeli chodzi o aktywność antybakteryjną, regeneracyjną, odbiegają w 80% od miodów polskich. Naprawdę są to jedne z najlepszych miodów, jakie są w świecie. A szczególnie to, co myśmy przebadali, jeżeli chodzi o miód mniszkowy, prawdziwy miód mniszkowy. Proszę Państwa, nie przechowają nawet miody sprowadzane z celowo, nie mówię nazwy, z Nowej Zelandii czy gdziekolwiek, proszę Państwa, takie są walory polskich miodów.
Mało tego, teraz proszę sobie zobaczyć, na czym polega fałszowanie polskich miodów. Że ci możni, którzy robią straszne pieniądze, sprowadzają miód z krajów tropikalnych. Tamte miody są w stosunku do polskiego miodu bezwartościowe, dlatego je są kupowane po dolarze i mieszane z polskimi miodami. Jest to jedno wielkie oszustwo, bo ja mówię w tym aspekcie leku, ja mówię w tym aspekcie, co społeczeństwo powinno dostać, właśnie mając na uwadze, że mamy do czynienia z szalonym, wysokim pszczelarstwem i uczciwy pszczelarz, proszę Państwa, to jest człowiek, który kiedyś nie musiał przedstawiać dowodu osobistego. Tak wierzono w tą właśnie piękną dziedzinę, jaką jest pszczelarstwo. Ja zresztą pokażę później na końcu, swój wykład kończąc, pokażę pewne dwa slajdy, które będą slajdami refleksyjnymi. Proszę Państwa, proszę zauważyć, jeżeli chodzi o aktywność biotyczną miodu. Mianowicie, to co mówiłem, stymulacja angiogenezy i profilacji, czyli, proszę Państwa, stymulacja powstawania nowych naczyń i odnawiania komórki, regeneracji. A co jest potrzebne po zawale? Właśnie odnowienie komórki w mięsiu sercowym. Bo im bardziej te sfery są zniszczone mięśnia sercowego, tym bardziej osłabia się jego siła wyrzutowa lewej komory. To później przychodzi na układ bodźczy serca. A tutaj możemy właśnie doprowadzić do tego. Tylko trzeba ten miód bezpośrednio od pszczoły normalnie, proszę Państwa, dwa razy dziennie po łyżce miodu. Ale proszę go chować przed promieniami słonecznymi, proszę go chować przed temperaturami i zażywać bezpośrednio, żeby równocześnie osiągnąć kapitalną dezynfekcję przełyku, gardzieli, jamy ustnej, bo resorpcja tego preparatu, biopreparatu odbywa się już począwszy od jamy ustnej, a skończywszy na żołądku. Następnie, proszę Państwa, aktywacja procesów metabolicznych. To inaczej mówiąc, jest to przemiana materii. Więc w związku z tym, że zawsze nasza żywność, jeżeli chodzi o jakość zdrowotną, jest coraz bardziej zła, coraz bardziej pozbawiona naprawdę wartości zdrowotnych. Mianowicie, nasza żywność jest obecnie bogata w węglowodany i w tłuszcze, a bardzo osłabiona jest, bardzo znikoma ilość białka. Natomiast, prawda, do czego to doprowadza, to Państwo sami wiecie. I teraz to powoduje pewne zaburzenia, na przykład w trawieniu, w przewodzie pokarmowym. To powoduje również zaburzenia w procesach oddychania. A więc w związku z tym musimy to wzmacniać i możemy to wzmacniać, ponieważ proszę pamiętać, że to działanie detoksykacyjne miodu faktycznie następuje obniżenie poziomu toksyn, ale najważniejsze działanie, które jest, to jest najprostsze. Otóż proszę Państwa, nie ma takiego drugiego środku stymulującego, wykrztuśnego, jak jest miód. A wiadomo o tym, co to jest wykrztusina. To jest, proszę Państwa, oczyszczenie układu oddechowego z wszelkie zanieczyszczenia, a szczególnie z opadu pyłu zawieszonego. Mechaniczne odczyszczenie układu oddechowego. Wprawdzie są syropy inne obecnie, które propaguje i media, i reklama, prawda, że proszę stosować środki wykrztuśne, ale proszę Państwa, naturalnym środkiem wykrztuśnym, który równocześnie przyspiesza proces wymiany tlenu i dwutlenku w płucach, naprawdę jest miód z jego sferą enzymatyczną. Dalsza sprawa, proszę Państwa, to znana rzecz jest, ponieważ miód to jest jedyny preparat, biopreparat, który ma bardzo wysoki poziom żelaza. Poziom żelaza, który jest niezbędny w układzie krwiotwórczym,
który jest niezbędny do tworzenia hemoglobiny. I to żelazo jest w pełni przyswajalne. Nie syntetyk, który podamy. To jest właśnie to. I mógłbym jeszcze wiele mówić na temat, proszę Państwa, tego produktów pszczelich. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że żeby człowiek, prelegent, najlepiej mówił, ale jeżeli mówi za długo, to już jest źle. Więc w związku z tym ja nie będę Państwa, no oczywiście muszę skończyć, ale wybaczcie mi, że jeszcze przeciągnę trochę ten wykład. Mianowicie, proszę Państwa, tak jak na przykład, jeżeli chodzi o pyłek. Otóż, proszę Państwa, pyłek obnóża czy pierzga. Otóż, proszę Państwa, najnowsze odkrycie, które jest. Chorobą społeczną, można określić u mężczyzn, jest łagodny rozrost prostaty albo, niestety, jeżeli przechodzi, w raka prostaty. Otóż, proszę Państwa, zostało udokumentowane na wielu tysiącach wycinków z prostaty mężczyzn, że takim momentem, który jest, proszę Państwa, decydującym, to jest poziom cynku. Jest to gruczoł, który ma największy poziom cynku w naszym organizmie. I obniżenie poniżej 20 mg cynku z reguły jest rakiem. Następuje inicjacja procesu nowotworowego, raka prostaty. Proszę Państwa, drugim preparatem, oprócz innych, to jest propolis. Fenomen natury. Jeżeli ktoś mówi, że dokładnie się zna na propolisie, to jest zarozumiały. Ja się doktoryzowałem, habilitowałem i tytuł profesora uzyskałem na propolisie. I wiecie Państwo, ja go w ogóle nie znam. Możliwe. Ze względu na to, takie kryją się potężna wiedza, którą, proszę Państwa, nie jest w stanie człowiek osiągnąć. Kiedyś słuchałem i była taka wypowiedź papieża obecnego, Franciszka, jakby u nas w Polsce, powiedział tak, mówi, jeżeli jest Bóg, to dlaczego są takie potężne, no, złe działania człowieka, prawda? Począwszy od nędzy, przez wojny, przez kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, i ja nie umiem na to odpowiedzieć. To samo jest. Proszę Państwa, to jest tak coś wspaniałego, te produkty pszczele i rodzina pszczela, wiecie, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Mózg jest za słaby, żeby to zrozumieć, żeby nie tylko, bo nie mówię o syntezie tego. Ja mówię chociażby o rozbiorze, po oznaczeniu aktywności. Tam jest taka mądrość ta aktywność jest konglomeratem wielu czynników, które nie jest w stanie człowiek określić. Proszę Państwa, propolis, proszę zauważyć, znowu aktywacja układu immunologicznego, co jest szalenie ważne w procesach starzenia, co jest ważne również i w procesach regeneracyjnych, a więc to wszystko zależy od naszej odporności. Dalej, proszę Państwa, przedłużanie procesu apoptozy i regeneracja komórek starych. Znowu proces regeneracyjny, który doprowadza, co pokazywałem Państwu, do nie tylko wzmacniania komórki i długości jej życia, ale również tworzenia nowych naczyń, które zabezpieczają prawidłowy transport i prawidłowe odprowadzenie środków. Regeneracja, reperacja cytoplazmy, to też Państwu mówiłem, bo znacie między reperacją a tym nie tylko następuje odtwarzanie nowych, ale również zastąpienie ubytków tkanką łączną. Zresztą, proszę Państwa, propolis, tak prawdę powiedziawszy, to nie wiadomo, czy to jest, proszę Państwa, bo to jest zebrane z żywic. Najlepsze żywice, jakie są, to są wrzozy, topole i osiki. I są na przykład propolisy, które
potrafią już 20 mikrogramów w jednym mililitrze pożywki zahamować rozwój gruntowca Oxford-209P, standaryzowanego, prawda, testera aktywności farmakologicznej. A są też takie, które trzeba 1200. Proszę Państwa, obaliliśmy tą bardzo negatywną ocenę propolisu, gdzie jeszcze 30 lat temu mówiono nie stosować propolisu, bo wywołuje potężne uczulenia. Wiecie Państwo, że to jest nieprawda? Nieprawda. Pamiętam rok 1980, to jest no 30 parę lat temu, a dokładnie 1982 rok. Jako pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a przedtem Śląskiej Akademii Medycznej, na ogólnopolskich dniach pszczelarza w Zielonej Górze podałem recepturę stosowania propolisu. I pszczelarze to zostałem wezwany przez ówczesnego, nawiasem mówiąc, mojego przyjaciela, rektora, i mówi, ale muszę z panem porozmawiać, bo teraz podany został ex cathedra środek, który nigdy nie będzie lekiem, a może być te uczulenia wszystkie i tak dalej. Zdaje pan sobie z tego sprawę, że będzie pan miał nieprzyjemności. Ja mówię, no jak tak będzie, co zrobić? Proszę państwa, to był wstęp przez pszczelarzy, żeby propolis uzyskał prawo obywatelstwa. I mimo, że ja nie jestem pszczelarzem, ale jestem do dzisiaj im bardzo wdzięczny. Oczywiście już teraz są pokolenia, bo to było 30 lat temu. Ale proszę Państwa, okazało się, że jest to dobrodziejstwo. Ja mógłbym przedstawić, bo mam dokumentację, którą przedstawiam w towarzystwach chirurgów, ortopedów, okulistów, stomatologów, jego aktywność. I proszę Państwa, wszyscy mówią w ten sposób, wie Pan, ale to jednak nie jest nowoczesne. Jeden z moich przyjaciół, który jest profesorem, a spotkaliśmy się 30 lat temu, mogę użyć nazwiska jego, bo nie będzie miał, pan profesor Ilewicz, znakomity stomatolog. Proszę Państwa, właśnie w ten czas, w 1980 roku, jego szef powiedział mu, panie kolego, albo pan rzuci ten propolis, zajmie się pan nauką, albo pan nie będzie miał kariery u mnie. I on rzucił na 20 lat, bo musiał, dopiero jako docent znowuśmy razem zaczęli współpracować. Tak jest w nauce. Wszędzie obowiązują, proszę Państwa, moda. A najgorsze, wszędzie decyduje pieniądz. To nie chodzi w przemyśle farmaceutycznym o to, żeby, proszę Państwa, podnieść jakość zdrowotną. Nie. Tylko wprowadzić jak najnowsze leki, które później przestają, są wycofywane, znowu następne, znowu nowe generacje. Bo proszę pamiętać, że prawdziwa weryfikacja leków syntetycznych to jest w codziennej praktyce. Nie te badania kliniczne, które były wykonywane, żeby mógł zostać wprowadzony do urzędowego spisu leków. To później ludzie pokazują, to pacjenci pokazują. Jakie jest działanie tego leku? To jest właśnie weryfikacja, proszę Państwa, właściwa aktywności farmakologicznej i ewentualnych działań niepożądanych. Proszę Państwa, i na zakończenie już. Pozwolą Państwo, że tą aktywność, bo chciałbym właśnie przedstawić aktywność na podstawie badań laboratoryjnych propolisu. Ale proszę pozwolić, że opuszczę, ze względu na to, że albo mi Państwo wierzycie, to będę się cieszył, a jeżeli nie, to nie chciałbym zanudzać, bo to są typowo wykonane badania, które określają, proszę Państwa, na przykład aktywność tych komórek poddanych. To jest hodowla jednowarstwowa, ja tego przytoczę. Hodowla jednowarstwowa komórek z nerki embrionalnej świni. Zamrożona w płynie Hanksa i obliczenie indeksu mitotycznego, czyli obliczenie, ile komórek tworzy się w normalnych warunkach. I myśmy zrobili to, że pod wpływem propolisu i pod wpływem substancji toksycznej. Proszę Państwa, wyniki były fenomenalne.
Proszę zauważyć, że na te po 24 godzinach to są dwie kontrole. Kontrola K1, K2 to jest normalny hodowla bez jakiegokolwiek działania. K1 to jest pod wpływem działania toksyn, a trzecia, która jest, to jest etanolowe ekstrapropolisu, to jest, proszę Państwa, działania na już zniszczone komórki przez ten czynnik zastosowany w K1. I proszę zauważyć, jeżeli po 24 godzinach 93 podziały tylko były tam, gdzie zadziałaliśmy, proszę Państwa, toksyną, to bez toksyny jako standard było 126 podziałów, a po zadziałaniu propolisem, mimo że był środek toksyczny, mimo to uzyskaliśmy regenerację 269 podziałów. Taki jest potężny potencjał regeneracyjny. To zresztą zostało podbudowane badaniami enzymatycznymi w komórce, proszę Państwa, które okazało się, że właśnie jeden z tych enzymów, który jest odpowiedzialny, proszę Państwa, za procesy oddychania komórki, to nastąpiła potężna aktywacja. Ale to jest tylko dygresja. A teraz, proszę Państwa, na zakończenie. O, tak wygląda właśnie tworzenie naczyń. Proszę zauważyć, to jest właśnie to naczynie, które wchodzi w potężny skrzep rany po uszkodzeniu. A tak to wygląda, że w tą komórkę chodzi włośniczka nowa, która daje jej nowe środki odżywcze, ale równocześnie żyła odprowadza środki metaboliczne. A tak wygląda piękny rozkwit, proszę Państwa, naczyń właśnie w zniszczonej komórce. To jest właśnie cały cykl znowu powstawania naczyń. Ale proszę Państwa, kończę dwoma slajdami. Otóż tak, mówiliśmy o tym, jak wygląda współczesna medycyna, jak wyglądają współczesne badania, jak wygląda biomedycyna, jak wygląda pszczelarstwo. Proszę Państwa, przede wszystkim podstawowe prawa i zasady współżycia społecznego, warunkowego, postęp i nowoczesność, to jest zapał i gorliwość do pracy, posiadanie tych samych praw obowiązków, brak odczuć takich jak niczemność, chytrość, nadużycie, gwałt, nieuzasadniona zazdrość przechodząca w zawiść. Otóż, proszę Państwa, no my jesteśmy dobrym społeczeństwem jako Polacy, więc tego u nas w naszym narodzie nie ma, prawda? A więc panowie to przyjęli jako dowcip, ale ja jestem Polakiem. Proszę Państwa, ale zgadzacie się Państwo, że są to przymioty naprawdę, które będą służyć postępowi i tak dalej. I wydawałoby się, że jest to teoria. Faktycznie, ten człowiek dobrze mówi o Polakach, ale to przedstawienie tego kierunku to jest utopią. To jest niemożliwe do osiągnięcia, znając nasze niektóre, no nazwijmy to, jakieś upośledzenia, tak bym to określił. Otóż, proszę Państwa, istnieje w świecie społeczność, która żyje według tych zasad. Proszę mi wierzyć, na spotkaniach w towarzystwach lekarskich, zanim nie pokazałem tego slajdu, to mówią utopista, fantastyk. Nie, proszę Państwa, to jest prawda. Otóż, proszę Państwa, to są cechy rodziny pszczelej. Naprawdę. Zresztą są tu pszczelarze. I jestem przekonany, że zgadzacie się panowie ze mną. Mianowicie zapał, gorliwość do pracy, posiadanie tych samych praw i obowiązków, brak odczuć takich jak nikczemność, chytrość, okrucieństwo i tak dalej i nieustanna zawiść. I każdy by powiedział tak, no to bez tego, dlaczego tak tam się dzieje? I tu się strasznie narażę panu. Wiecie panowie dlaczego? Bo rządzi płeć piękna. 90% to są płeć żeńska.
To są córki i królowa. I proszę Państwa, mamy w świecie przykłady. To, co zrobiła Thatcher dla Anglii, to dzisiaj ci wszyscy do dzisiaj jeszcze tego nie mogli zepsuć. To, co zrobiła Golda Meir dla Izraela, żeby z milionowego narodu trzymać w szachu 900 milionów Arabów. Zresztą banana nalka, no wiele, wiele takich, prawda, można dać przykładów. Tak, ale proszę Państwa, i nawet u nas. Przecież komórka rodzinna, polska komórka rodzinna, przecież tam jest ciepło rodzinne, tam jest uczciwość, gdzie bezwzględnie kieruje tym wszystkim kobieta. Chociaż zastanawiamy się nieraz, że należymy do tych 10%, do tych trutni, do spełnienia pewnej funkcji biologicznej. Często moi rozrówcy mówią, wie pan co, a może to by było lepiej, żeby też tak było w świecie człowieka. Człowiek by se pożył krótko, ale dobrze. Ale tu najnowsze odkrycie państwu opowiem na koniec. Mianowicie do dzisiaj, nie do dzisiaj, przepraszam, 20 lat temu uważano, że mianowicie okres godowy u pszczoły, to znaczy, pod tym pojęciem rozumiemy, że królowa zostaje zapładniana ejakulatem trutni. I do tej pory było, proszę Państwa, stwierdzenie, że zawsze każdy truteń po oddaniu ejakulatu płaci straszną cenę. To znaczy następuje waginizmus, następuje wyrwanie, część odwłoku, część przewodu pokarmowego, oczywiście z układem rozrodczym. Otóż okazuje się, to jest nieprawda. Ten lot godowy wygląda w ten sposób. Królowa nadlatuje nad trutowisko, oczywiście feromonami drażni tych trutni i wzbija się około 200-300 metrów w górę. I następuje, tak, pierwsza eliminacja, proszę Państwa, że te słabsze trutnie zostają na dole. Ale później następuje kolejne oddawanie ejakulatu do woreczka naczyniowego królowej. I najczęściej, proszę Państwa, dopiero ostatni pada tą ofiarą tego wyrwania, tego odwłoku. I najczęściej to jest 13, stąd feralna 13. Dziękuję Państwu bardzo.